Dzień dobry, moi drodzy. Na poprzedniej lekcji skończyliśmy omawiać pas pobrzeży i wybrzeży. Kolejną jednostką geomorfologiczną w naszym kraju, jadąc na południe, jest pas pojezierzy. I to właśnie pojezierzami zajmiemy się na dzisiejszej lekcji. A więc od początku. Pas pojezierzy to pas na południe od pasa pobrzeży, a na północ od pasa nizin środkowo-polskich. Jest to bardzo ciekawy, jeśli chodzi o przyrodę i o krajobrazy, pas, a zaraz sobie powiemy dlaczego. Ok. Moi drodzy, musimy wiedzieć, że pojezierzy w Polsce jest bardzo, bardzo dużo. Mamy pojezierze suwalskie, pojezierze iławskie, pojezierze drawskie, pojezierze kujawskie i tak dalej, i tak dalej. My natomiast na poziomie podstawowym musimy znać tylko i wyłącznie trzy pojezierza. I uwaga, od wschodu jest to pojezierze mazurskie, następnie pojezierze pomorskie i pojezierze wielkopolskie. Tylko trzy pojezierza chciałbym, żebyście znali. Jeszcze raz. Pojezierze mazurskie, pojezierze wielkopolskie i pojezierze pomorskie. Moi drodzy, czym charakteryzuje się krajobraz polskich pojezierzy? Dużą jeziornością, moi drodzy, dużą lesistością oraz urozmaiconą rzeźbą terenu. O ile pas nizin środkowo-polskich to jest pas wyjątkowo płaski, to pas pojezierzy już jest bardziej pofalowany. Dlaczego, moi drodzy, ten pas jest pofalowany? Dlatego, ponieważ tam był lodowiec. Lodowiec tak naprawdę był również w Polsce południowej, w Polsce środkowej, także na te terytorium dzisiejszych wyżyn oraz nizin środkowo-polskich. Ale musimy wiedzieć, że na północy kraju, właśnie tam, gdzie są pobrzeża i pojezierza, było on aż trzy razy. Bo my wiemy, że skandynawski lodowiec w pleistocenie nachodził nasz kraj trzy razy. I pierwszy objął prawie cały kraj, aż do Karpat i Sudetów, oparwszy się o nie. Drugi objął tak naprawdę tylko już północną, środkową, północną część wyżyn i oparł się o Sudety, zajął także Bramę Morawską. Natomiast trzeci, moi drodzy, ostatni, objął tak naprawdę tylko pobrzeża i pojezierza. W związku z tym tam zostawił najwięcej śladów. Moi drodzy, teren tamten jest pofałdowany, ponieważ tam mamy do czynienia z tak zwanymi morenami. Morena to materiał skalny, który osadzany jest przez lodowiec. Morenę mamy trzy rodzaje moreny. Jest to morena czołowa, jest to morena denna oraz morena boczna. I teraz tak, te największe wzniesienia, które ten lodowiec pozostawił na polskich pojezierzach, to jest, moi drodzy, morena czołowa. Jak dochodzi do moreny czołowej? Wyobraźmy sobie, że jest postój lodowca. Bardziej fachowo nazywamy to stagnacją lodowca. Wyobraźmy sobie, że jest postój, tak jak powiedziałem. I co się wtedy dzieje? Lodowiec jest ciężki. On wgniata, moi drodzy, dolną część lodowca, tak zwaną jego stopę, i ta stopa jakby się rozpływa, rozszerza na boki. Co za tym idzie, jak ta stopa rozszerza się na boki, ona eroduje, moi drodzy, podłoże i wyrywa z tego podłoża piaski, żwiry, kamienie, głazy i tak dalej. W związku z tym, moi drodzy, te kamienie, materiał skalny przenoszony jest do czoła lodowca, czyli do jego początku. Co za tym idzie? On jest tam osadzany, a jak jest osadzany, to tworzą się pagórki. I przykładem takich pagórków wzgórz moren czołowych są, moi drodzy, wzgórza Szewskie, które znajdują się na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Wzgórza Szewskie mają wysokość 312 metrów nad poziomem morza. Tam mamy Górę Szewską na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Muszę także dodać informację, że Park Krajobrazowy Suwalski to jest pierwszy utworzony na terenie naszego kraju. Został utworzony w 1900
1976 roku, jako pierwszy na terenie Polski. Moi drodzy, drugim wzniesieniem Moreny Czołowej jest, moi drodzy, Dylewska Góra. Dylewska Góra, tak samo jak Szeska, znajduje się na Pojezierzu Mazurskim i znajduje się dokładnie w tym miejscu, niedaleko Olsztynka. Moi drodzy, musimy wiedzieć, że Dylewska Góra jest nieco niższa od Szeskiej i ma 309 metrów nad poziomem morza. To jest jej wysokość bezwzględna. Moi drodzy, natomiast jeśli chodzi o inne wzniesienia Moryn Czołowych, to bardzo duże są one również, moi drodzy, na Pojezierzu Pomorskim. Tam mamy chociażby Wieżycę i Wieżyca jest najwyższym wzniesieniem Moreny Czołowej. Ma wysokość 329 metrów nad poziomem morza. I znajduje się, tak jak powiedziałem, na Pojezierzu Pomorskim. Mniejsze wzniesienia morenowe znajdują się na Pojezierzu Wielkopolskim. Największe wzniesienie, tak jak mówiłem, moi drodzy, to jest właśnie Wieżyca, 329 metrów nad poziomem morza. Ok, moi drodzy, drugie co zobaczymy w krajobrazie, moi drodzy, po jeziorze, to jest duża lesistość, moi drodzy. Musimy mieć świadomość, że bardzo dużo lasów jest na Pojezierzu Pomorskim i Pojezierzu Mazurskim. Nieco mniej tych lasów znajduje się na Pojezierzu Wielkopolskim. Moi drodzy, chroni się przyrodę także na terenie dzisiejszych Pojezierzy. Utworzono tam wiele parków narodowych, chociażby, moi drodzy, Wigierski Park Narodowy na Pojezierzu Suwalskim, czy, moi drodzy, Drawiański Park Narodowy na Pojezierzu Pomorskim, czy, moi drodzy, bardzo znany park narodowy, a mianowicie Park Narodowy Borów Tucholskich. Park Narodowy Borów Tucholskich został utworzony w 1996 roku i chroni on, moi drodzy, bory sosnowe oraz tak zwane sandry. Co to takiego są sandry? Sandry to nic innego jak bardzo duże piaszczyste pola, które również są zawdzięczane przez działalność lodowca, który był u nas w Pleistocenie. Moi drodzy, wyobraźmy sobie, że jest lodowiec i ten lodowiec się topi, on, moi drodzy, pozostawia wodę. Ta woda nanosi piaski, żwiry i je osadza. I takie osady właśnie tych skałosadowych, okruchowych mamy, moi drodzy, właśnie w okolicach Borów Tucholskich, gdzie chroni się sandry. Czyli jeszcze raz, sandry to są potężne, duże, piaszczyste połacie pól pokrytych piaskami, żwirami, iłami, mułami itd. Ok. Moi drodzy, co jeszcze jeśli chodzi o pas Pojezierze? Musimy wiedzieć, że Pojezierze Pomorskie jest tak naprawdę barierą orograficzną dla nizin środkowo-polskich. Co to takiego jest bariera orograficzna? Bariera orograficzna to jest nic innego jak sama nazwa mówi, bariera. Czyli wyobraźmy sobie, że napływa wilgotne powietrze z nadbałtyku i ono idzie w kierunku południowym. Co się dzieje? Ono napotyka wzniesienia Moren Czołowych. Ta wilgoć, moi drodzy, nie może przedostać się bardziej na południe. Jak nie może przedostać się bardziej na południe, to my musimy mieć świadomość, że pada tak naprawdę tylko do Pojezierzy, a za Pojezierzami na południe już nie. Dlatego tereny nizin środkowo-polskich tak naprawdę leżą w tak zwanym cieniu opadowym, ponieważ ta wilgoć zatrzymywana jest przez wzniesienia morenowe na Pojezierzu Pomorskim. Dlatego, moi drodzy, na południe od nich najmniej pada w Polsce, bo najmniej w Polsce pada właśnie na nizinie wielkopolskiej, na Pojezierzu Wielkopolskim oraz na nizinie mazowieckiej. Ale o nizinach będziemy mówić na następnej lekcji, a dzisiaj o Pojezierzach. Moi drodzy, krajobraz Pojezierzy jest bardzo, bardzo ładny. Ja, moi drodzy, jadąc nad Polskie Morze, zawsze z Łódzkiego, co roku zachwycam się urokami Pojezierzy. Dla mnie tak naprawdę Pojezierza nawet są piękniejszym terenem w Polsce niż pas wybrzeży czy pobrzeży, zdecydowanie. A nawet nie wiem, czy nie tereny wyżynne i górskie. No ja akurat bardzo lubię właśnie, jak jest dużo lasów, pagórki, ale, moi drodzy,
krajobraz po jeziorze charakteryzuje się przede wszystkim dużą jeziornością. Moi drodzy, co to jest jeziorność? Jeziorność jest to stosunek powierzchni jezior do ogólnej powierzchni terenu. Czym tych jezior jest więcej, tym ich jeziorność jest większa. I musimy mieć świadomość, że największa jeziorność w Polsce jest właśnie w pasie Pojezierzy, a przede wszystkim w pasie Pojezierza Pomorskiego. Bo my musimy mieć świadomość jednej ważnej rzeczy, że to nie na Pojezierzu Mazurskim, nie na Mazurach znajduje się najwięcej jezior w Polsce, a najwięcej jezior znajduje się na Pojezierzu Pomorskim. Natomiast co z jeziorami na Pojezierzu Mazurskim? Tam też jest dużo jezior, ale mniej niż na Pojezierzu Pomorskim, ale tamte jeziora są bardzo, bardzo duże. Zobaczcie, tam mamy chociażby Hańcze, najgłębsze jezioro w Polsce, 108 metrów głębokości. Tam mamy chociażby, moi drodzy, Śniarwy, największe jezioro w Polsce, 113 km kwadratowych. Tam mamy, moi drodzy, także Niegocin, tak, też bardzo, bardzo duże jezioro. Mamry, też bardzo duże jezioro, drugie po Śniarcach pod względem powierzchni. I tam mamy te jeziora największe. Natomiast najwięcej jezior jest na Pojezierzu Pomorskim. Jezioro chociażby, moi drodzy, Jeleń, jezioro Dybrzyk, jezioro Ostrowite, tak, dobrze mówię. Jezioro jakie tam jeszcze mamy jeziora? Jezioro Miedwie chociażby w okolicach Szczecina na Pojezierzu Pomorskim. Jezioro Gopło, więc tych jezior mamy tam bardzo, bardzo dużo. Ale pamiętajmy, że te na Pojezierzu Pomorskim są małe, ale jest ich bardzo, bardzo dużo. Często są to oczka także polodowcowe, czyli takie bardzo małe jeziorka. Natomiast na Pojezierzu Mazurskim tych jezior jest najwięcej. Czyli najwięcej jezior jest na Pojezierzu Pomorskim, następnie na Pojezierzu Mazurskim, a najmniej na Pojezierzu Wielkopolskim. Moi drodzy, jakie miasta mamy w pasie Pojezierzy? No głównym miastem Pojezierza Wielkopolskiego, no to domyślamy się, że jest Poznań. Jeśli chodzi o Pojezierze Pomorskie, no to Piła, Wałcz, Bydgoszcz, moi drodzy. Jakie tutaj mamy jeszcze miasta? No chociażby Kościerzyna, prawda? Natomiast jeśli chodzi o Pojezierze Mazurskie, no to tam mamy chociażby Iławę, ale przede wszystkim Olsztyn, także Giżycko, prawda? Mamy także, moi drodzy, Kętrzyn z takich ważniejszych, czy Pisz. Moi drodzy, jeszcze warto wspomnieć, jeżeli mówimy o Piszu, to warto wspomnieć o Puszczy Piskiej, która stanowi nieodłączny element krajobrazu właśnie Pojezierza Mazurskiego. Moi drodzy, myślę, że to tyle. Musimy zapamiętać z dzisiejszej lekcji to, że pas Pojezierzy znajduje się na południe od pasa Pobrzeża, a na północ od pasa nizin środkowo-polskich, że pas Pojezierzy charakteryzuje się dużą lesistością, dużą jeziornością i urozmaiconą rzeźbą terenu. Bardziej urozmaiconą rzeźbą terenu niż Pobrzeża i niż Wybrzeża. A zawdzięczamy tak naprawdę ten przepiękny krajobraz lodowcowi, które pozostały nam rzeźbę młodoglacjalną. Moi drodzy, dlaczego na południu Polski nie ma tak dużo jezior? Przecież tam też był lodowiec, ale on był tam późno. A na północy był on wcześniej. I te jeziora na południu zdążyły już zarosnąć, zasypać się, wyschnąć, prawda? Bo pamiętajmy, że jezioro, ja zawsze lubię to porównać do życia człowieka. Jezioro też ma swoją młodość, powstanie, prawda? Dorosłość oraz starość. Każde jezioro, moi drodzy, z biegiem czasu się spłyca, każde jezioro, moi drodzy, z biegiem czasu zarasta i także wysycha, chociażby pod wpływem zmian klimatycznych, prawda? Więc musimy wiedzieć. Musimy także pamiętać, że tereny dzisiejszych, że tereny Pojezierzy to także turystyka, moi drodzy. Ludzie wypoczywają przede wszystkim na Pojezierzu Mazurskim, jadąc nad wielkie jeziora mazurskie, wypoczywając nad nimi, podziwiając krajobrazy tamtejsze,
pływając, moi drodzy, łodziami, kajakami, moi drodzy. Więc ja osobiście na Mazurach nie byłem, bardzo bym chciał chętnie zobaczyć Mazury. Natomiast no jeszcze nie byłem, mam nadzieję, że mi się to uda. To tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o pas po jeziorze. Na następnej lekcji zaczynamy mówić o pasie nizin środkowo-polskich. To tyle, dziękuję i życzę Wam udanego dnia. Pozdrawiam.